Siemanko, Kevin Nowacki, MMAfist.pl. Znajdujemy się przed 10. edycją Gali Runda, tym razem jeszcze pod nazwą DWM Fight Night, a moim rozmówcą Dominik Dąbrowski. Witam cię serdecznie. Siema wszystkim, witam. No Dominik, dzisiaj rola anonsera. Już miałeś okazję sprawdzić się na gali Armia Fight Night. Jak ogólnie podoba ci się ta funkcja, którą pełnisz na galach? Inaczej, praca konferansjera na pewno jest może nie tyle mniej wymagająca, ale jest inna. Pasuje mi taki rodzaj pracy. Jakiś głos tam ponoć mam. Byłem już na dwóch armiach, jedną galę wojskową prowadziłem. Teraz będzie ta tutaj w Białogardzie. I co, no zdecydowanie lepiej się czuję tutaj, niż miałbym stać w środku w klatce i walczyć. No. Gala, tutaj rozmawiamy już z kilkoma osobami, wszystkim podoba się ten anturaż nadmorski. Jak ty go oceniasz? Jak podoba ci się tutaj ważenie na dworze, blisko morze? Aż zrymowałem. Nie, no naprawdę super, oprawa fajna. Motocykle też zrobiły robotę, chłopaki z MC Boruta, z tego co dobrze kojarzę. Naprawdę wszystko fajnie, fajna karta walk, także no czekajmy jutro na grzmoty. Jak ogólnie podoba ci się ta karta, bo naprawdę wypakowana, 13 aż pojedynków jutro zobaczymy. No to było dla mnie zaskoczenie, że aż 13 pojedynków, z reguły to mamy 9-10 walk, tu jest ich 13, więc na pewno będzie co oglądać. Duży plus, że można to obejrzeć za darmo w internecie, co też pewnie wiele osób z tego po prostu skorzysta. Na koniec chciałbym cię zapytać, czego możemy tobie jutro życzyć jako konferansjerowi? Mi nie trzeba nic życzyć. Ja przyjadę, zrobię swoje, zawsze jestem przygotowany, czy to do roli w serialu, czy jako konferansjer. Nawet do klatki mógłbym wejść, to już mogłoby gorzej wyglądać, ale dałem sobie z tym spokój, więc nie będę was, że tak powiem, obarczał, że musicie to oglądać. Więc zostańmy przy aktorstwie, przy serialu, jakichś filmach, no i przy zawodzie konferansjera. To co, dziękuję ci bardzo, zdrówka i powodzenia w karierze. Dziękuję, aktorstwie. Pozdrawiam wszystkich, cześć, hej.